witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj... Co? Testujemy ciapka. Dzisiaj testujemy ciapka z tym, z kosiarką Stark. Jedziemy na usługę do naszego kolegi, obkosić mu... No, rurka pęknięta, panie, no co ja zrobię? Obkosić mu trochę tam... Przywiastka już woła pomoc. W sadzie. Takie sprzęty targa, że... Obkosić mu w sadzie między jabłonkami trawnik. No i jedziemy właśnie kosić z tego względu 30, że 60 nie zmieści się, bo tam są właśnie te drzewa i szkoda nam kabiny po prostu. Lecimy 30. A 30 zwinna powinna sobie dać radę. Także jedziemy. Wracamy z powrotem na antenę. Karol już tutaj kosi. Chwilę już tutaj zaczął działać. Przejechał ze 3 przejazdy tutaj między drzewkami. No i tak to się prezentuje, zobaczcie. No i wykasza tam, gdzie może dojechać. No kosiareczka z 30 daje radę. Co prawda niestety wysoko nie może podnieść z tego względu, że on tam ma ten zaczep. Nie wiem, to jest chyba starego typu. I wałek nam przeszkadza, żeby po prostu nie uszkodzić go, dlatego on nie dużo podnosi i jeszcze stringował przy okazji wydech. Teraz ma szybki wydech, ale pasuje w sumie 30 ten wydech teraz, taki delikatnie nachylony. Nie mogę z tego, ze śmiechu. Ładnie wygląda, sportowo, mówię właśnie, że sportowo wygląda. Plus 10 do prędkości ma. Tak się prezentuje. O, dużo nie może podnieść, bo tam chodzi o wałek i żeby go nie nakrzywić. O, szkoda psuć wałka. Właśnie mówię, że masz bliżej ucha ten dźwięk. Te 30 koni pracuje. Ja tutaj widzą powiedziałem, że więcej teraz jest. Mniejszy opływ powietrza jest i 40. O, pokażę wam przężytko. Przężytko nie jest to jakoś rewelacyjnie powschodziło. Tutaj jest dość ciężka gleba. No i było sucho. Jeszcze teraz widać gdzieniegdzie że wschodzi. No widzicie, no są jeszcze takie miejsca, że ten, ale może się jakoś rozkrzewi i powinno być. O, widzicie, jeszcze coś wschodzi, jeszcze wschodzi, tu jeszcze wschodzi, tu jeszcze wschodzi, tu wschodzi, tu wschodzi, no. Chcieliśmy dzisiaj pryskać, ale straszna pogoda wieczna jest i nie ma sensu. Ale ładnie wykosiło teraz. Tutaj bokami jeszcze gdzieniegdzie się zapycha. O, ale o, ciąga. No i tak, kolejny test kosiareczki. Jak na tą chwilę pomyślnie zdany. Cóż mogę jeszcze wam więcej dodać. Będziemy cały czas na bieżąco z niej korzystać w jakichś takich pracach. Jeszcze zobaczycie ją na kanale, bo będzie jeszcze działać, ale to wam później powiem, że tak powiem. O, na razie zostawimy to jako niespodziankę. Tutaj między krzewami nie będzie bardzo wjeżdżał, no bo jest miejsce takie, że ciężko. O, tutaj jeszcze może gdzieś dokosi trochę tyłem i będzie robota zrobiona, że tak powiem.
odłożyliśmy kamień, żeby miał tutaj jak przejechać. Nieposionym! Nieposionym! Nie dość, że liche, to jeszcze mi jeździ posionym, ale to jest gamon. Tam delikatnie, ile tam możesz, więcej to już nie ma co tam wierzę. Delikatnie tam, gdzie jeszcze dasz radę i... Tam jeszcze ile się wierzę i... No. Ale pięknie się prezentuje ten tunik. Pięknie, pięknie. Pojeździłbym z nim, ale krzaki są. I bym, że tak powiem, zleciał z błotnika. Boi się! Ten tumnik nie wytrwa! No, ja do tego nie wierzę! No. Strasznie twarde tego jest! No. Zabezpieczyliśmy wałek, o kurde, nawet nie wiedziałem. Nie boi się. Kosimy tutaj jeszcze drogę taką, przejedziemy sobie pasek. Działamy teraz u mnie. Jeszcze taki kawałeczek, co będę dorywał, tu jest 40 arów gdzieś tego kawałka jest, żeby wyrównać te pola. No, pszenica już ładnie wschodzi. Tu zacząłem kiedyś orać, ale musiałem wytalerzować to wszystko. Pszenica już ładnie wschodzi, ma dwa liście. Tu było siane 200 kg na hektar. No i tak, tak naprawdę 2 tygodnie po siebie. Zobaczcie, 2 liście ma pszenica. Miejscami jeszcze nie wykształciła 2 pełnych liści, ale dostała teraz wilgoci, jest ciepło, to będzie szła jak szalona do góry. Idziemy dalej, zobaczymy co tam dalej jest. O, ale jest ciepło, powiem wam, 24 stopnie jest dzisiaj. O, jesteśmy tutaj. Tak samo w tym samym czasie siane też 2 liście, też obsada
200 kilo na hektar. Dopiero widzicie, wykształca drugi liść. Także spokojnie, ma jeszcze czasu. Do 5 liści, jakby wykształciła w tym do jesieni, to byłoby pięknie. Cia puszczak i idzie, wścieknięty. Zniwelujemy tą miodzę tutaj, nie będzie w ogóle. I tak. O, naprawiłem komin ze Stachem, wyprostowaliśmy go. Strasznie było nierówno.